Witam Państwa bardzo serdecznie. Poproszono mnie o wypowiedź na temat kongresu, który odbywał się we wrześniu 2016 roku w Wilnie. Był to wielki międzynarodowy kongres poświęcony muzykologii i filozofii muzyki i wzięło w nim udział, poza zwykłymi uczonymi takimi jak ja, wielu rzeczywiście najznakomitszych myślicieli z całego świata, ale zabrakło wśród nich osoby, o której chyba każdy muzykolog pisze, każdy filozof muzyki z tą osobą polemizuje. Mam tutaj na myśli Petera Kiwiego. Jest dzisiaj powód szczególny, aby o nim mówić, ponieważ świat filozoficzny dowiedział się kilka dni temu o jego śmierci. Przy tej okazji chciałam powiedzieć, że z pewną satysfakcją stwierdziliśmy niedawno w rozmowie telefonicznej z Maciejem Jabłońskim, że udało nam się przed śmiercią Kiwiego jeszcze wydać książkę, która dotyczy jego filozofii muzyki. I w tej książce udało nam się nie tylko zebrać komentarze krytyczne dotyczące jego tekstów, ale również przełożyć kilka wiodących tekstów z filozofii muzyki. Ale Peter Kiwi, mimo że nie był obecny ciałem w Wilnie, był obecny w czasie tego kongresu niemal w każdej wypowiedzi, nie tylko zwykłych filozofów, ale również tych pierwszoligowych, takich jak jego przyjaciel Gerald Levinson. I właśnie o kilku wątkach sporu pomiędzy Kiwim i Levinsonem, sporu, który toczyli między sobą przez wiele lat i w mowie, i w piśmie, chciałabym Państwu opowiedzieć. Wydaje mi się, że takim wiodącym tematem, który powracał w ich dyskusjach, był temat doświadczania muzyki. Kiwi niewiele pisał na temat żywego doświadczania dźwięków, chociaż pisał sporo, jak pewnie wszyscy wiemy, o autentyczności wykonania. Natomiast Levinson napisał książkę Music in the Moment, która była pewnego rodzaju rewolucją w filozofii analitycznej, ponieważ Levinson w tej książce odszedł od badania dzieła jako struktury, a zwrócił uwagę na nasze doświadczanie dzieła. Takie doświadczenie, które nie wymaga nawet bardzo zaawansowanej wiedzy muzykologicznej, wymaga tylko podstawowej wiedzy muzycznej. Peter Kiwi odpowiedział mu na tę książkę artykułem, w którym stwierdził, że jest to wielkie kłamstwo, że nie wolno mówić ludziom, że muzyka jest lekka, łatwa i przyjemna. Oczywiście miał na myśli tę muzykę, którą może trochę nie do końca szczęśliwie nazywamy poważną. Ta muzyka poważna rzeczywiście jest dla Kiwiego bardzo poważna i wymaga od nas wysiłku i tylko kiedy przez wiele lat będziemy poświęcać się muzyce również od strony analitycznej z wysiłkiem, będziemy w stanie zaznać jej rozkoszy, jak mówi Kiwi. Dlatego on proponuje w odpowiedzi na koncepcję Levinsona coś, co nazywa słuchaniem globalnym czy architektonicznym. I właściwie to słuchanie może abstrahować od żywego doświadczenia dźwięków i być samą analizą tekstu nutowego. Czyli człowiek, który jest kompetentny muzykologicznie albo jest wytrenowany jako wykonawca, kompozytor czy teoretyk, może po prostu czytając tekst nutowy, słyszeć go uchem umysłu i to jest swoista przyjemność. Taka przyjemność, której nie da się porównać do niczego innego. Levinson tymczasem powiadał, że każdy człowiek, bo to jest w naturze naszego percypowania świata w ogóle, każdy człowiek skupia się tak naprawdę tylko na jakimś wycinku tego, co postrzega i dlatego skupia się na muzyce, która przepływa tu i teraz, a zwłaszcza na jakiejś chwili, która nas fascynuje tu i teraz. I niezależnie od tego, czy jesteśmy muzykologami, czy jesteśmy tak zwanymi niewinnymi słuchaczami, wszyscy ulegamy tej chwili
podobnie. I tę koncepcję nazwał konkatenacjonizmem. Bardzo trudne słowo. Muszę Państwu przyznać, że przez wiele lat wydawało mi się, że jestem zdecydowanie po stronie Lewinsona. Bo brakuje mi w tym, co piszą filozofowie muzyki i muzykolodzy, zatrzymania się nad potrzebami może niezwykłego człowieka, ale po prostu humanisty, który potrafi całkiem kompetentnie wypowiadać się na temat literatury i sztuk wizualnych, ale jest zupełnie bezradny w przypadku muzyki. I książka Lewinsona pokazuje, że to nie jest ogród rozkoszy zupełnie niedostępny takiemu człowiekowi, oczywiście pod warunkiem, że pewien wysiłek, przynajmniej wysiłek regularnego słuchania, wykona. Ale dzisiaj myślę coraz więcej o tym, że w tym, co pisze Peter Keevy i w tym, jak bardzo podkreśla konieczność przedzierania się mozolnego przez struktury formalne muzyki, rozumienia rozmaitych niuansów, które są w tekście muzycznym zawarte, ale także, i to już dodaję od siebie, pewnych kompetencji, których nabieramy, kiedy próbujemy sami mierzyć się z muzyką jako wykonawcy. A więc kiedy tego wszystkiego nam braknie, to tak naprawdę jest nam trudno w pełni muzyką się cieszyć. To jest oczywiście banalne stwierdzenie, ale ono mi się wydaje ważnym punktem wyjścia w namyśle nad tym, co zrobić, żeby muzyka była bardziej obecna w kulturze, żeby współczesny, zwłaszcza młody człowiek, który się nazywa humanistą, miał coś o muzyce do powiedzenia. I boję się, że fakt, że bardzo często się tak zdarza, że młody humanista wypowiada się kompetentnie na temat literatury i rozmaitych innych sztuk, ale o muzyce tak zwanej klasycznej ma niewiele do powiedzenia, wynika właśnie z tego, że już w żaden sposób nie uczy się go przedzierać przez ten gąszcz trudności, po których dopiero, kiedy je pokonamy, zaczynamy odczuwać tą swoistą przyjemność, o której mówił nam Keevy. Dlatego wydaje mi się, że przynajmniej my, muzykolodzy i filozofowie muzyki, powinniśmy może ponownie poczytać Keevy'ego i ponownie być może już tylko w myślach, ale może też w tekstach, które piszemy, próbować z nim dyskutować, aby pewne wątki jego filozofii jakoś nas wzmocniły w tym, by muzyka była bardziej obecna w humanistyce.